Tradycją stały się już grudniowe koncerty charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Tancerze po raz kolejny zaprezentują swoje umiejętności, by te święta stały się dla kogoś naprawdę wyjątkowe. Swoją artystyczną działalność regularnie wykorzystują również do pomocy potrzebującym. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło ponownie wystąpi na deskach Raciborskiego Centrum Kultury, by pomóc pani Beacie stanąć na nogi. W tym roku wyjątkowo po raz pierwszy będziemy tańczyć nie dla dziecka, tylko dla osoby dorosłej. Jest to pani Beata Raciborzanka. Tak naprawdę to te pieniążki są potrzebne dla dwóch osób, dla niej i dla jej małej córeczki, która w tym roku poszła do klasy pierwszej. Dlatego, że tak, córeczka jest wprawdzie zdrowa, ale ze względu na stan mamy wychowuje się sama, wychowują ją dziadkowie. Pani Beata w marcu ubiegłego roku, tak jak każdy z nas, wyjechała po prostu autem na miasto. I nagle naprzeciwko, czołowo zderzył się z nią całkowicie nieodpowiedzialny, bardzo pijany człowiek. Sprawca wypadku nie udzielił pani Beacie pomocy. W wyniku zdarzenia kobieta była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, została sparaliżowana i niestety nie widzi na jedno oko. Teraz musi się od nowa nauczyć żyć. Uczy się samodzielnie połykać ślinę, uczy się samodzielnie jeść. Ma szansę, żeby samodzielnie, przynajmniej z pomocą balkonika, chodzić, ale to wszystko wymaga stałej rehabilitacji. Nawet czterotygodniowa przerwa sprawiła, że wszystko to, co wywalczyła przez rok, się cofnęło. Także no, osoba, która pilnie potrzebuje pomocy, której życie diametralnie się zmieniło, nigdy nie będzie już pełnosprawną osobą, ale walczymy o to, żeby na te święta mogła samodzielnie oddychać, samodzielnie przełykać i być ze swoją córką. W charytatywny koncert włączają się wszystkie sekcje tancerzy. To oznacza, że na widzów będzie czekać prawdziwe show. Na scenie zobaczymy wszystkie zespoły Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło, czyli będą to zespoły tańca nowoczesnego, efekt 1, 2, 3, 4, 5, będą to mażoretki Zara, 1, 2, 3, 4, 5, będą to zespoły folklorystyczne Raciborzanie, także cztery składy, no i gościnnie, już nie po raz pierwszy, Akademickie Stowarzyszenie Patria z Katowic. W trakcie koncertu będą zbierane symboliczne cegiełki, z których cały dochód zostanie przekazany na pomoc pani Beacie.